Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Na sportowe emocje zaprasza właściciel sklepu internetowego denley.pl. Następny thriller zgotowali swoim fanom koszykarze Stelmetu Zielona Góra, którzy w dramatycznych okolicznościach po dogrywce jednym punktem wygrali nad morzem z Treflem w Sopocie. Jutro w CRS następne gorące starcie. Tym razem do Zielonej Góry przyjeżdża Energa Czarni Słupsk pod wodzą Andrzeja Urlepa. O tych dwóch spotkaniach będziemy oczywiście dziś rozmawiać. Porozmawiamy też o pierwszych chwilach w Zielonej Górze nowego swingmana Stelmetu, Markusa Giniarda. To jest Time Out. Michał Szpak, zapraszam. Nie Ergo Arena, a kameralna hala stulecia Sopotu była w niedzielę operą leśną polskiej koszykówki. Stelmet Zielona Góra i Trefl Sopot dały w niedzielny wieczór przejmujący koncert, w którym nie brakowało zaskakujących zwrotów i bogatego repertuaru. Występ zaczął Stelmet, który po rzucie za trzy Przemka Zamojskiego, walczącego przez 5 dni z zatruciem przewodu pokarmowego, prowadził 9-3. Druga trójka Zamoja i jego 8 punktów w pierwszej kwarcie, a także 8 kolejnych Vlado Dragicewicza dały mistrzom Polski na jej koniec 6 punktów prowadzenia. Na drugą oba zespoły zamiast po półtoraminutowej przerwie wyszły dopiero po niemal 11 minutach. Przyczyną poślizgu była awaria zegarów boiskowych, których długo nikt nie potrafił naprawić. Stelmet, który mecz zaczął trafiając 7 ze swoich 9 pierwszych rzutów, stracił rytm. Złapał go za to Sopot, który zdobył 13 punktów z rzędu i wyszedł na 4-punktowe prowadzenie. Obrońcy tytułu zdobyli pierwsze punkty dopiero po 4 minutach i 37 sekundach drugiej kwarty, ale po rzucie Arona Cela 10 kolejnych wrzucił nam Sopot. I na 1,5 minuty przed końcem prowadził 38-26. Stelmet miał w tym momencie tylko 2 punkty w drugiej kwarcie, ale w ciągu ostatnich 71 sekund zdobył 7 kolejnych, które zmniejszyły prowadzenie Trefla na koniec pierwszej połowy do 6. Drugą połowę goście zaczęli bez Vlado Dragicewicza, którego na ławce zatrzymały 3 faule. Adam Chrycaniuk, który zastąpił Vlado w pierwszej piątce, zaczął odrabianie strat od trafienia po podaniu Łukasza Koszarka. Chwilę później, po raz czwarty w tym meczu, za 3 trafił Przemek Zamojski i Stelmet zszedł na 3 punkty straty. Trefl znowu uciekał na 10, ale Stelmet znowu wracał. 9 punktów i 4 asysty Łukasza Koszarka tylko w trzecich 10 minutach sprawiły, że przed ostatnimi Zielona Góra zbliżyła się do Trefla na 2. W ostatniej, jak się wtedy wydawało, części meczu gospodarze najpierw odjechali na 6, ale 2 trójki Craiga Brakinsa i następna Łukasza Koszarka wyciągnęły Stelmet na 3 punkty zapasu w połowie czwartej kwarty. 2 minuty przed końcem Stelmet prowadził 5, ale 2 wolne Adama Waczyńskiego i akcja 2 plus 1 Lensa Jettera wyrównały stan meczu i wysłały go do dogrywki. W niej napięcie było tak wielkie, że nie wytrzymał go nawet sprzęt zespołu timeoutu. Prowadzenie w ciągu 5 minut zmieniało się aż 8 razy, ale Łukasz Koszarek znalazł Vlado Dragicewicza, z którym wykonał decydującą dla losów meczu akcję. Stelmet wygrał z Treflem 3 raz w lidze w tym sezonie. Z 3 meczów aż 2 kończyły się dogrywką. Przede wszystkim bardzo trudne spotkanie dla nas, które to już z kolei na wyjeździe. W zasadzie tylko jeździmy po Polsce. I to naprawdę jest czasami ciężkie. Niemniej jednak dzisiaj taką siłą charakteru udało nam się dowieść to zwycięstwo. Tak jak trener powiedział, Tref jest naprawdę bardzo dobrą drużyną. Chociażby było widać w drugiej kwarcie, kiedy ich lider Adam Waczyński siedział na ławce. Oni w zasadzie wtedy grali najlepiej. Druga sprawa. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Bardzo nam potrzebne było. I może mam pytanie tu do Tomka, gdzie jest siłownia? A już nie. Może pod koniec, później nie ma siły. W
Od mojego przyjazdu do Polski zawsze lubię wracać do tego miasta, bo tu mamy naprawdę koszykarską atmosferę, a to w ogóle jest miasto, które kocha koszykówkę. I kiedy tutaj wygrywasz, wyjeżdżasz stąd szczęśliwy. Mecz był trudny i miał dwa oblicza. Pierwsze, kiedy świetnie zaczęliśmy i kiedy kontrolowaliśmy mecz, oraz drugie, kiedy zaliczyliśmy dołek spowodowany z jednej strony jakimiś lukami w podejściu do gry, czy w rytmie, ale też chyba źle wpłynęła na nas ta przerwa z zegarem. Bad on us this break with the clock, what was almost 6-7 minutes without basketball. Potem w drugiej połowie musieliśmy gonić i kiedy znowu zaczęliśmy wygrywać, znowu parę łatwych punktów zdobył Trefly i zaczął się dramat. Ale to jest piękno koszykówki i w takiej sytuacji zwycięstwo smakuje nawet lepiej. But this is a basketball and of course on the end even is more sweet to win like this. Zwycięzca mógł być tylko jeden. Lance Jeter mógł być bohaterem Sopotu, ale mimo 25 punktów w meczu ze Stelmetem przestrzelił wtedy, kiedy liczyło się to najbardziej. It was a tough game. I mean, we started out very strong, of course. Started out strong. Bardzo ciężki mecz. Zaczęliśmy mocno. Mieliśmy ich na 12 w pierwszej połowie, ale to są mistrzowie. To są mistrzowie polskiej ligi. Uderzyli w nas mocno po przerwie. Z tak dobrą drużyną nie możesz sobie pozwalać na mentalne błędy, jakie popełniliśmy w drugiej połowie, a szczególnie w czwartej kwarcie. Trenerzy zawsze nam wbijają do głowy, żeby kontrolować każdą akcję i unikać strat. I to powinniśmy robić. Zamiast tego pozwoliliśmy przejąć kontrolę im właśnie przez te błędy i straty. Podsumowując, to była bitwa. Walczyliśmy jak mogliśmy, ale jesteśmy sfrustrowani, bo daliśmy sobie wyrwać zwycięstwo i to przed naszymi wspaniałymi fanami. We let one slip away, especially playing at home when the crowd was very into it and very exciting. Chociaż przegraliśmy mecz, no ja chcę podziękować chłopakom za sposób, jaki grali dzisiaj, dlatego że my graliśmy przeciwko bardzo silnemu zespołowi i myślę, że cały mecz był punkt na punkt i czasami tak trochę odskoczyliśmy, nie mogliśmy utrzymać tego prowadzenia, no tak jak powiedziałem w szatni chłopakom, to ja myślę, że my na takich meczach jak dzisiejszy my rośniemy jako zespół, bo nie jest bardzo dużo chłopaków, które grali takie mecze, które wygrywali takie mecze, które przegrywali takie mecze. Po dniu odpoczynku od parkietu i kolegów cała drużyna dziś o 10 rano zameldowała się na treningu. Rozpoczął go od przemowy Michajlo Uwalin. Tomorrow we have difficult opponent, but of course if we will attack them, if we will be tough on them, if we will overpress them, we can kill them and destroy them. To nie była przemowa motywacyjna. Chciałem tylko jeszcze raz przypomnieć o naszych obowiązkach, o obowiązkach zawodowych dotyczących naszej pracy. Nie sądzę, że trzeba nas dodatkowo motywować do pracy. Trzeba po prostu pracować i jeśli nie masz motywacji, nie ma dla ciebie miejsca w tym zespole, więc nie tyle chodzi tu o motywację, a tylko o wykonywanie swoich obowiązków. Really only up to our job. Stelmet na razie wzorowo wypełnia zadania w szóstkach. Dwa mecze i dwa zwycięstwa sprawiły, że mistrzowie Polski odzyskali stracone po ostatniej kolejce pierwszej rundy na rzecz PGE Turowa miejsce na szczycie tabeli. Turów po 11 zwycięstwach z rzędu przegrał dwa razy na starcie szóstek. To właśnie obrazuje ten system, który mówiłem przed rozpoczęciem szóstek, że tutaj będzie wiele wpadek, wiele drużyn zaliczy naprawdę niemiłą porażkę i tak będzie. I myślę, że każdego to czeka. Miejmy nadzieję, że my się tego nie doczekamy. Także trzeba być cały czas skoncentrowanym na każdym spotkaniu, bo tutaj nie ma słabych zespołów i z każdym trzeba walczyć przez 40 minut. Pierwsze dwa mecze w szóstkach przegrał też Słupsk. Drużyna Andrzeja Urlepa przegrała 5 z ostatnich 7 swoich spotkań, a od startu sezonu na 4-0 odniosła tylko 8 zwycięstw w 20 meczach. First of all, like I tell to the guys, we need to be ready from first second to
Po pierwsze, musimy być gotowi do walki na najwyższym poziomie od pierwszej sekundy meczu, bo to nie jest zła drużyna. Mieli teraz co prawda jakiś dołek, szczególnie w rundzie rewanżowej pierwszej części sezonu. 4 zwycięstwa chyba odnieśli i 6 też zaczęli od porażek, ale to nie jest słaba drużyna. Mają wartościowych zawodników i nie gra się z nimi łatwo. Może się wydawać, że teraz może być łatwiej, ale nie możemy dać się uśpić. Musimy być skoncentrowani i gotowi na nich od pierwszej sekundy, żeby pokazać to, co mamy najlepsze. Ważne będzie to, żebyśmy od początku grali swoją koszykówkę, bo w tych meczach z Czarnym w zasadzie, szczególnie tutaj w Zielonej Górze, Czarni nas bardzo zaskoczyli tą agresywną taką determinacją, czasami nawet na pograniczu prowokacji grą i musimy być na to gotowi, musimy po prostu nie przejmować się tym, co oni robią, tylko wiedząc to, że jak będziemy grali swoje, to jesteśmy w stanie wygrać spokojnie. Bitwa jutro? No myślę, że będzie bitwa. No. Przegrali 2 ostatnie spotkania, tam słychać, że nawet nie wiem, trenera mogą chcieć zmienić, także na pewno przyjadą bić się. Porażka może zagrozić pozycji Andrzeja Urlepa w roli trenera Czarnych, ale w koszykówce nie ma sentymentów. Nothing special, man. I don't count anybody. Nie ma tu żadnego podtekstu, nie traktuję tego jak pojedynek trenerów. To nie jest dla mnie ważne. Liczy się gra drużyny. Jeśli chodzi o rywalizację coachów, to nie zagłębiam się w to. Chociaż gdyby spojrzeć w moje wyniki z Andrzejem Urlepem w ostatnich 3 sezonach, to one mówią wszystko. My against Urlep show everything in last 3 years. Stelmet w tym sezonie grał ze Słupskiem 2 razy. Za każdym razem wygrywała drużyna, która przegrywała po 3 kwartach. W hali Gryfia Czarni odrobili 10 punktów straty. W CRS Stelmet odrobił 20. Spróbujemy 3 pierwsze kwarty być z tyłu i potem normalnie wyprzedzimy ich. A tak naprawdę to zobaczymy, jak będzie się toczyć mecz. My teraz trochę bardziej na luzie jesteśmy w głowie. Już wszyscy odnaleźliśmy nasz poziom, więc oby tak dalej i będzie dobrze dla nas. Ale będzie ciężko, ostrzega przed meczem z groźnymi Czarnymi zdrowy już Przemek Zamojski. Myślę, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie dla nas i właśnie to pokazały te wcześniejsze kolejki, które rozgrywaliśmy przeciwko nim i myślę, że te mecze właśnie się rozstrzygały tak w przeciągu 5-10 minut. Jakiś run z jednej strony powodował, że drużyna nagle albo przychyliła szale zwycięstwa na swoją stronę, albo wróciła do gry po niesamowitej na przykład przewadze drugiej drużyny, tak jak tutaj przegrywaliśmy ponad 20 punktami i po 3 kwarcie, a zdołaliśmy w 4 wrócić i jeszcze wygrać to spotkanie, także myślę, że to będzie ciężka przeprawa dla nas jutro. Przemek miał ciężką przeprawę przez 5 ostatnich dni. W leczeniu zatrucia pokarmowego pomagali wszyscy, nawet rodziny innych koszykarzy. Dzisiaj to wygląda świetnie. Już wczoraj taki naprawdę pierwszy pełny dzień miałem, w którym wszystkie posiłki zaliczyłem od śniadania do kolacji, także jestem zadowolony i z moim zdrowiem się jest wszystko ok. Chyba możemy kogoś pochwalić, kto przygotowywał dla Ciebie jakąś ekstra potrawę. Cię widzieliśmy, że na trening targałeś garnek do zwrotu. Skąd ten garnek się wziął i dlaczego musiałeś go przynieść na trening? Tak, ten garnek wziął się od Anety, od narzeczonej Adama Chrysaniuka. Pomagała mi w tych ciężkich chwilach właśnie, gdy się źle czułem, zrobiła dla mnie rosołek i ten rosołek naprawdę też pomógł, przynajmniej coś mogłem zjeść delikatnego i nie wszystko wracało na zewnątrz. Ze zdrowym Przemkiem Zamojskim i z prawdziwym liderem Stelmetu w ostatnich meczach Łukaszem Koszarkiem, który w Sopocie 19 ze swoich 23 punktów zdobył w drugiej połowie i dogrywce, Stelmet wydaje się gotowy na godne przyjęcie gości ze Słupska. Zazwyczaj pierwsze połowy mam tak słabe, że w drugiej nie może być gorzej. No nie, ale myślę, że wszyscy razem walczymy o zwycięstwo. No, czasami naprawdę wpadam w dobry rytm w tych trzecich kwartach, więc później staram się jakby kontynuować to. No, ale głównie chodzi o to, żeby nasza drużyna wygrywała. A nie jest trochę tak, że ta drużyna widzi w momencie kryzysowym, że nie ma lidera i wszyscy patrzą wtedy na kolegę z numerem 55 i po prostu ty ratujesz sytuację? Ja myślę, że mamy kilku liderów, szczególnie jeśli chodzi o punkty i po prostu no, czasami bierzemy to, co daje nam przeciwnik. Także ostatnio rzeczywiście miałem więcej trochę miejsca i po prostu starałem się korzystać z tego.
Koszar będzie miał nowego adresata swoich podań. Stelmet, który przed playoffami sięga po kolejne posiłki, oficjalnie zaprezentował dziś Markusa Giniarda, byłego zawodnika Anwilu Włocławek, a ostatnio Azovmaszu Mariupol z Ukrainy. W tych sytuacjach, które mieliśmy, czyli zarówno w innych zawodnika, których chcieliśmy na tych pozycjach pozyskać, były sytuacje, które nas po prostu wymuszały do tego, że musieliśmy zakończyć te kontrakty. W kolejnej edycji Markus Giniard postanowiliśmy, jest osoba, która w tym momencie klubowi może pomóc. Markus ma 196 cm wzrostu i waży 100 kg. Gra na pozycjach 2 i 3. Cieszę się, że tu jestem. Chcę podziękować klubowi, trenerowi, prezesowi za tę szansę. Jestem podekscytowany obecnością tutaj i tym, że będę mógł pomóc temu zespołowi. Tak jak mówił trener, to nie jest łatwa sytuacja wchodzić do drużyny w tym momencie sezonu, ale cieszę się, że w niej jestem i że będę mógł jej pomóc w walce o mistrzostwo. Giniard nie pamięta w szczegółach meczów ze Stelmetem, ale pamięta, że nie grało mu się łatwo. Świetnie wspominam czas spędzony w Polsce. Liga jest bardzo wyrównana, są tu świetni fani, bardzo oddani swoim drużynom. Nie pamiętam specjalnie meczów ze Stelmetem, ale chyba je przegrywałem. Pamiętam za to, że Stelmet to bardzo trudny przeciwnik, a Zielona Góra to bardzo trudne miejsce do wygrywania. A to sprawia, że jestem jeszcze bardziej podekscytowany grą dla takiego klubu. Nie wiadomo jeszcze, czy Markus zagra jutro ze Słupskiem. Klub jest w trakcie załatwiania dla niego licencji. Z Markusem czy bez, za nieco ponad 24 godziny na tym parkiecie Stelmet Zielona Góra zaczyna wielką batalię z Energią Czarnymi Słupsk. Bilety na to spotkanie możecie dostać od nas. Warunek jest jeden. Trzeba podać własny typ wyniku jutrzejszego spotkania pod linkiem do dzisiejszego odcinka Timeoutu. Oczywiście na naszym profilu na Facebooku. Mnóstwo emocji jutro tutaj w hali CRS, a Timeout wraca za tydzień. Do zobaczenia. Sportowych emocji dostarczył właściciel sklepu internetowego denley.pl. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.